drogą krajową numer 84 przejeżdżam teraz przez miejscowość Zagórz, w którym chciałbym Wam pokazać bardzo ciekawy układ drogowy. Mianowicie najpierw przejeżdżamy przez wiadukt, po czym dojeżdżamy do skrzyżowania. Zwróćmy uwagę, samo skrzyżowanie, pas do jazdy na wprost wraz z pasem do skrętu w lewo, dodatkowo tworzony pas do skrętu w prawo, sam pas, sama sygnalizacja, zwróćmy uwagę, sygnalizacja ogólna, czyli chcąc, gdybyśmy chcieli skręcać w lewo, oczywiście ustępujemy pojazdom sprzeciwka. Wygląda na to, że pojazdy sprzeciwka mają sygnalizator kierunkowy, bo jak widzimy, pojazd sprzeciwka stoi i czeka na możliwość przejazdu. Mijamy skrzyżowanie, następnie przejeżdżamy przez przejście dla pieszych i wjeżdżamy na most nad Sanem. Dość długi most, tutaj San jest dość szeroką rzeką, a następnie wjeżdżamy w kręty odcinek, w piękne serpentyny, ale o tym innym razem.